Wakacje sprzyjają podróżom i kąpielom, ale nie wszędzie możemy czuć się bezpiecznie. Korzystajmy tylko z miejsc przeznaczonych do pływania. Zwróćmy uwagę podczas kąpieli na wygląd jeziora, to też jest ważne w tym przypadku, jeżeli chodzi o stan sanitarny jakby, tak? Ponieważ w momencie, kiedy następują zakwity przy wysokich temperaturach, tak jak w tej chwili teraz mamy, może dojść do zakwitu sinic, które mogą powodować pewne zmiany skórne bądź zmiany w przewodzie pokarmowym, jakieś dolegliwości związane z przewodem pokarmowym. W tym momencie nie należy korzystać z kąpieli w jeziorze. Rękę na pulsie tradycyjnie trzyma ostrucki sanepid. Wyniki badań są dobre. Woda jest czysta, przejrzysta i bez żadnych bakteryjnych zanieczyszczeń. Sprawdzamy tylko i wyłącznie jakość wody w miejscach, które są wyznaczone na kąpieliska. Czyli tak jak mówiłam, w Ostródzie jest to jezioro Sajmino i jezioro Drwęckie. W powiecie ostruckim mamy jeszcze jedno kąpielisko nad jeziorem Isąg w Pelniku, które również było badane, które również otrzymało ocenę o przydatności wody do kąpieli. W okresie wakacyjnym akweny w Ostródzie będą czynne, a to aż 11 tygodni przeznaczonych na wodne szaleństwa, bo sezon kąpieliskowy rozpoczął się już 15 czerwca i zakończy dopiero 31 sierpnia. W Ostródzie w miniony weekend odbyły się coroczne 24. już obchody Dni Morza, objęte honorowym patronatem burmistrza naszego miasta. A dlaczego obchodzimy Święto Neptuna w naszym mieście? Bo dzięki kanałowi Ostródzko-Elbląskiemu łatwo dopłyniemy nie tylko do Morza Bałtyckiego, ale także do każdego innego miejsca na świecie. Tegoroczna impreza obfitowała w niecodzienne atrakcje oraz elektryzujące wydarzenia. Już od godziny 8 rano przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego odbywały się zawody wędkarskie, w których udział wzięły oprócz panów również panie. Ryba brała wyśmienicie, ale o większą sztukę było bardzo ciężko. Branie jest dużo, drobna rybka, ciężko zaciąć. Jak się uda coś większego, ale to tak sporadycznie. Takie drobniutkie rybki biorą. O, akurat się udało do siatki wrzucić. Pogoda sprzyjała również żeglarzom. Silny wiatr oraz słońce to wymarzone warunki do zmagań jachtów w regatach, które odbyły się na Jeziorze Drwęckim. Znaczy się tak, u nas naprawdę startuje sporo jednostek w porównaniu na przykład z innymi miastami. U nas w Ostródzie przykładowo stacjonuje około 100 jednostek, startuje 25-30 jednostek, a na przykład w Iławie stacjonuje około 3000 jednostek, startuje 13. Także co przyciąga? Przyciąga to, że na przykład u nas są wszyscy wynagrodzeni. Każda jednostka dostaje nagrodę, także nie tylko zwycięzcy w trzech klasach, tylko u nas nagrody są losowane, także ostatni może dostać najlepszą nagrodę. Z kolei na ostruckim molo przewidziana była część artystyczna obchodów, ale ze względu na odbywający się mecz Polska-Szwajcaria godzina rozpoczęcia programu nieco się przesunęła. Swoje 30-lecie świętowała kapela ludowa Ostrudzianie. Jubilaci zaprosili do wspólnych występów zaprzyjaźnione zespoły ludowe Kosejder, Dybzaki, Lerbach Thaler z Ostroda Amharc. Jeździmy po regionie, po kraju, za granicę, zdobywamy nagrody też w kraju na różnych konkursach. Także trzymamy się, bo jest bardzo dobra atmosfera, uważam, i ludziom się to podoba. Dla ludzi gramy. Z tego, co pamiętają nasi rodzice, nasi dziadkowie, bardzo wiele ciekawych mają właśnie utworów. Dobrze, że przekazują nam to, to idzie dalej. Trochę jest nam tak smutno z tego powodu, że młodzi ludzie nie chcą wstępować do takiej kapeli, twierdzą, że to takie nie dzisiejsze, żałujemy tego, ale to nic, może się z czasem to zmieni. W godzinach wieczornych bulwar Jeziora Drwęckiego wypełnił się całkowicie mieszkańcami naszego miasta oraz turystami. Przybyłymi było słyszeć zespoły szantowe, Akustik oraz Zejman i Gar Kumpel. Na zatoce Jeziora Drwęckiego odbyła się parada jednostek pływających. Od niepamiętnych czasów ludy zamieszkujące dawną Europę czciły przypadający pod koniec czerwca najdłuższy dzień roku jako Święto Słońca. Mimo chrystianizacji wiele dawnych obrzędów związanych z obchodami przesilenia przetrwały w ludowej obyczajowości różnych kultur. Centrum Kultury w Ostródzie od lat organizuje z tej okazji Janki Wianki Piosenki, imprezę podkreślającą ludowość obchodów pierwszego dnia astronomicznego lata.
To już któraś edycja Janków Wianków na tym molo, ona stała się tradycją. Centrum Kultury w Ostródzie i niech tak zostanie. Wszystko było, tańce były, pląsy były, ogień był. Ogień jako żywioł związany ze słońcem był szczególnym elementem tej magicznej nocy. Wskazywał drogę oraz odpędzał złe duchy. Odpalonych ognisk na Mazurach i Warmii nazywano to święto palinocką. Wokół świątecznych ognisk odprawiano wróżby i magiczne rytuały, a także bawiono się przy śpiewie, tańcu i muzyce. Na ostródzkim molo nie mogło więc zabraknąć kapel ludowych, które nie tylko same wystąpiły, ale też zaprosiły do wspólnej zabawy widzów. Tradycją Janków Wianków jest udział kapel ludowych, najlepszych kapel ludowych na Warmii i Mazurach. A jeżeli mówimy o najlepszych kapelach, to oczywiście zespół ze Stowarzyszenia Pieśni i Tańca Warmia z Olsztyna, a także nasza rodzima kapela Ostrudzianie, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Także dzisiejsze Janki Wianki miały wymiar jubileuszowy. W tę magiczną noc śmiałkowie szukali w borach legendarnego kwiatu paproci, czarodziejskiej rośliny, która zakwitała tylko na kilka godzin, a zdobyta zapewniała temu, kto ją znalazł, wszelką pomyślność. Od niepamiętnych czasów mrużymy oczy, ponieważ pogoda nam dopisała. Ja już wycofuję się z tej opowieści o kwiecie paproci, który po prostu zakwita podczas burzy. Jak widać, kwiaty paproci również pokazują się przy pogodzie, o czym widzieliśmy w materiale, które dostarczyły nam wianki i dziewczęta, które brały udział w konkursie na Janki Wianki piosenki. Wianków, które są elementem tradycyjnej wróżby, również na imprezie Centrum Kultury nie mogło zabraknąć. Autorkom najpiękniejszych wręczono nagrody. Mimo upalnego dnia frekwencja dopisała, podobnie zresztą jak humory przybyłych. Tak właśnie Centrum Kultury w Ostródzie rozpoczęło lato, które wypełnione będzie imprezami kulturalnymi, na które wraz z organizatorami serdecznie zapraszamy. Aż miło posłuchać, że żaden dzień spędzony w pracy nie był dniem straconym. O pełnej satysfakcji z wykonywanego zawodu mówi Elżbieta Okrucińska. Dyrektor gimnazjum gminnego w Ostródzie przechodzi na emeryturę i udziela nam wszystkim lekcji życiowej, która brzmi: jeżeli kocha się swoją pracę, to człowiek nie czuje się zmęczony, nie czuje się jakiś niedowartościowany. Odpowiada mi to, co ja robię. Bez owijania w bawełnę. Jakie uczucia towarzyszą przejściu na emeryturę? To życie takie prawdziwe, to ja dopiero teraz zacznę. Elżbieta Okrucińska niespełna 40 lat przepracowała w oświacie. Jest co wspominać. Zaczynałam w szkole średniej w Ciechocinku z uczniami niemalże dorosłymi, bo jak wychodzili to po 19 lat. Trafiłam później do szkoły w Idzbarku, gdzie zupełnie inny poziom nauczania, bo były to małe dzieci od klasy pierwszej, wyłącznie z zerówką. No i od 1985 roku jestem dyrektorem gimnazjum twardowskiego. Placówkę wraz z nowym rokiem szkolnym przejmie Agnieszka Turulska. Wątpliwości nie ma. Gimnazjum gminne w Ostródzie zostaje oddane w dobre ręce. To o nasze zdrowie chodzi, a przede wszystkim naszych dzieci. W Ostródzie odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja Pielęgniarstwo pediatryczne – nowe wyzwania. Dlaczego się spotykamy kolejny raz? Bo powinniśmy mieć aktualną wiedzę na temat tego, co się dzieje w medycynie, bo pielęgniarki muszą tę wiedzę aktualizować, żeby bardzo dobrze dbać o swoich pacjentów. Dlatego zakres poruszanych zagadnień był bardzo bogaty. O czym dzisiaj rozmawiamy? Proszę, koleżanka. Przyjechało nas ponad 150 osób chętnych nowej wiedzy. Konferencja odbywa się w trzech sesjach. Na pierwszej sesji klinicznie dowiedzieliśmy się dużo o alergii, dowiedzieliśmy się, czym odżywia się mózg w pierwszych 100 dniach swojego życia noworodka. Dużo też tematów z rehabilitacji, ale nie tylko wiedza kliniczna nam jest potrzebna, dlatego druga sesja była poświęcona holizmowi, kontaktowi z pacjentem, psychologii, naszym nowym wyzwaniom, jakim jest chociażby narkotyki.
Drugi dzień konferencji poświęcono tematom takim jak zakażenia w pediatrii, monitorowanie czynników mających wpływ na występowanie zakażeń szpitalnych, antyseptyczna opieka okołooperacyjna pacjenta pediatrycznego z elementami leczenia ran oraz infekcje dróg rodnych, a wpływ na przebieg ciąży. Konferencja, która się teraz tutaj odbywa, mam nadzieję, przyniesie odpowiedź na to, jak utrzymywać czystość mikrobiologiczną, jak obniżać ilość bakterii na powierzchniach szpitalnych, w środowisku szpitalnym, ale jak również obniżać ilość bakterii w miejscach, które są fizjologicznie skolonizowane, czyli w jamie ustnej, w odbycie, na skórze, po to, żeby te bakterie nie przenosiły się w inne miejsca i nie powodowały zakażenia u pacjentów zacewnikowanych, z założonymi cewnikami moczowymi, cewnikami centralnymi, czy też dostępami naczyniowymi, obwodowymi. Organizatorami konferencji są Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Od minionego roku kalendarz ostródzkich imprez sportowych wzbogacił się o kolejną pozycję. W tym przypadku nietypową, ponieważ łączy aktywność sportową ze światem kultury. Zagrają bowiem aktorzy jednak nie na teatralnych deskach, a piaskowym boisku. Dzisiaj odbywają się drugie Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej aktorów, tak zwane Walley Cup Actors 2016. Organizatorem jest Villa Port Art and Business i to są drugie Mistrzostwa. Gościmy znane nazwiska aktorów, którzy występują i w teatrze, i oczywiście telewizyjnych, serialowych. Pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia jest aktor muzyki piosenkarz Julian Meret. Artyście, mimo zamiłowania do siatkówki, w zeszłorocznej odsłonie turnieju niestety fortuna nie sprzyjała. Grałem w drużynie z Cezarym Pazurą, niestety odniósł kontuzję i nie dokończyliśmy tych zawodów, a mieliśmy szansę na wygranie, ale w tym roku jest jeszcze piękniej, mamy mnóstwo jeszcze więcej chętnych aktorów, szczególnie wspaniała młodzież aktorska grająca, same gwiazdy telenowel przyjechały dzisiaj do Ostródy na zawody, jest pięknie. Chętnych do zaprezentowania swoich siatkarskich umiejętności nie brakowało. Na odbywający się pod wieżą Bismarka turniej przybyli aktorzy zarówno teatralni, jak i ci dobrze znani telewidzom z popularnych polskich seriali i filmów. Wśród nich można było spotkać m.in. Bartosza Obuchowicza, Tomasza Mendesa, Katarzynę Chorzepę, Łukasza Choronia, Andrzeja Niemirskiego, Łukasza Talika, Agnieszkę Wielgosz czy Urszulę Dębską. Uwielbiam akurat taką formę, bo im więcej sportu, im więcej tego typu zabawy, tym moim zdaniem lepiej. To też nas rozwija, ale też daje nam jakieś fajne kontakty, przyjaźnie. Co by nie mówić, na planach się mijamy wszyscy, bo każdy ma swoje obowiązki, leci na kolejny plan. A tutaj mamy okazję w końcu spędzić trochę czasu razem. I nie tylko w gronie z tych, którymi pracujemy, ale też z innymi aktorami z innych telewizji, z innych stacji, z innych programów. Podobne spotkania towarzyskie to nie tylko możliwość wypoczęcia po roku pracy na planie serialu czy zintegrowaniu się w swoim środowisku zawodowym, ale także okazją do zapoczątkowania przyszłej współpracy, szczególnie że Ostróda potrafi nie tylko zachwycić, ale i zainspirować. Często różnych fajnych rzeczy też o sobie dowiedzieć, często też się rodzą i przyjaźnie nowe i też jakieś powstają projekty twórcze, tak? Na takich właśnie imprezach, że coś komuś padnie do głowy, a to zrobimy coś razem, jakiś spektakl na przykład, czy ktoś kogoś odkryje, ktoś się z kimś zafascynuje. I muszę przyznać szczerze, jestem naprawdę zachwycona i oczarowana tym miejscem przede wszystkim, tak? Hotel uroczy, sama Ostróda, no przepiękne to jezioro jest i cała okolica. Goszczący w Ostródzie aktorzy docenili nie tylko okoliczną przyrodę, ale także prężny rozwój miasta w kierunku miejscowości turystycznej, komfortową bazę hotelową, zadbaną infrastrukturę oraz obiekty o charakterze kulturalnym i sportowym. Jestem pod wrażeniem rozwoju Ostródy, bo powstają coraz to nowsze obiekty, ludzie zaczynają przyjeżdżać. Wśród naszych znajomych aktorów jest już fama, że Ostróda jest fajnym miejscem, gdzie można nie tylko zagrać koncert piękny, zagrać spektakl, ale też się zabawić, na przykład w siatkówkę plażową, tak jak dzisiaj się bawimy raz w roku. Jest wiele wspaniałych, no i to staje się powoli takim miejscem jednocześnie kulturalnym, kulturalną stolicą wakacji.
Formuła Volleyactors Cup jest wyjątkowo celnym pomysłem. Ostrudzianie bowiem mają okazję w czasie weekendowego spaceru spotkać bohaterów swoich ulubionych seriali, zaś aktorzy świetnie się bawią w koleżeńskiej rywalizacji, a także mogą wypocząć i zwiedzić perłę Mazur. Co ważniejsze, wierzymy, że dobre wspomnienia z pobytu w Ostródzie sprawią, że ekranowe gwiazdy będą nas odwiedzać coraz częściej, a już na pewno nie przegapią przyszłorocznej edycji turnieju. Rok szkolny dobiegł końca i tym samym zaczęły się zasłużone wakacje. Starając się uatrakcyjnić najmłodszym ostrudzianom ten i tak już radosny okres, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność tradycyjnie zorganizowała osiedlowy festyn pod hasłem Powitanie Lata. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak co roku zorganizowała festyn osiedlowy dla dzieci i młodzieży. Jest to element naszej działalności społeczno-kulturalnej. W tym roku wspomogli nas sponsorzy, którzy z nami współpracują. Myślę, że rozpoczęcie wakacji, zakończenie roku szkolnego jest to wspaniała okazja do tego, by dzieci mogły pięknie rozpocząć te wakacje w sposób szczęśliwy, wesoły i myślę, że zdrowy. Na brak atrakcji narzekać było trudno. Wszystkie zaś cieszyły się tak wielką popularnością, że aby się na nich pobawić, trzeba było swoje wyczekać w kolejkach. Można było zażyczyć sobie wybrany malunek na twarzy, czy też wyszaleć się dowoli na trampolinie. To był jednak dopiero początek zabawy. Spółdzielnia przygotowała kilka atrakcji. Są to urządzenia zabawowe, a więc rodeo, piłkarzyki, zjeżdżalnie dla mniejszych dzieci, kula, w której można również przebywać. Zorganizowaliśmy również taki konkurs na wierszyk na temat Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Ostródzie i zwycięzca tego konkursu otrzyma pięknego misia. Bezpośrednim organizatorem festynu jest należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedlowy Dom Kultury, który cieszy się wielką popularnością i jest regularnie odwiedzany przez mieszkańców. Bez względu na wiek czy zainteresowania, w Osiedlowym Domu Kultury Jedność każdy znajdzie coś dla siebie przez cały rok. Funkcjonuje już od 4 lat Osiedlowy Dom Kultury Jedność, który jest takim głównym organizatorem. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców Ostródy, i młodszych, i starsze osoby, o to, aby zapoznały się z naszą szeroką ofertą programową. Zapraszamy do uczestnictwa w tych zajęciach. Te zajęcia, co jest bardzo ważne, są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Ostródy. Kto przegapił tegoroczny osiedlowy festyn spółdzielni mieszkaniowej, niech żałuje. W końcu niecodziennie można spróbować utrzymać się na grzbiecie mechanicznego byka, przetoczyć wielkiej kuli, czy rozegrać mecz piłkarzyków, będąc jednym z nich. Następna taka okazja dopiero za rok.